Państwem stoimy w tym cudownym mieście, aby wyrazić swoją solidarność do narodu ukraińskiego. Jesteśmy szczerze wdzięczni całej Polsce i Polakom, którzy od pierwszego dnia stali razem z Ukrainą, pomagając w tym trudnym czasie. Polska jako pierwsza udzieliła schronienia Ukraińcom. Otworzyła swoje domy i serce dla tych, którzy zostali zmuszeni do ucieczki przed wojną. Polska będzie wspierać Ukrainę aż do ostatniego dnia. Do tego dnia, o którym mówił przed chwilą pan konsul, do tego dnia, na który wszyscy tak czekamy. Do dnia, kiedy ostatni ruski okupant przekroczy granicę Ukrainy i wróci tam, gdzie powinien się cały czas znajdować. Rok temu słyszało się głosy, że już za tydzień nad Ukrainą będzie powiewać biała flaga. Minął rok, a dumna sino-żółta powiewa nad Ukrainą i nad całym wolnym światem. Możemy być dumni z odwagi żołnierzy ukraińskich, bo w jakim stopniu poczuwamy się, że nasza gościnność, stworzenie przestrzeni bezpieczeństwa dla żon i dzieci żołnierzy ukraińskich daje im trochę większy komfort w walce z rosyjskim okupantem, z rosyjskim wrogiem. Ale myślę, że warto w tym momencie uzmysłowić sobie także tą tragedię takich mikrokatastrof, płaczu dzieci, zbombardowanych szkół, szpitali, bezpowrotnie utraconych zabytków, przekreślonych planów życiowych. Чернігівська. Чернігів один із перших прийняв наступ 24 лютого з обох боків міста, одночасно з Росії та Білорусі. Запоріжка. Ми мирно тримаємося перед загрозою ядерного вибуху. Луганська. Для нас це почалось далеко не рік тому, але ми завжди знали, що Луганська та Донецька області – це Україна, частина Європи. Вінницька. Центр миру та спокою. Разом до перемоги. Крим – це Україна. Ми чекаємо. Я хочу додому, де рідні і милі, де всі ми щасливі і бігали босі по теплій росі. Я хочу додому, і серце палає, вони забирають і вщенці.